Hej, witam na kanale Przyczepiamy się. Dzisiaj robimy przygotowanie do majówki. Trzeba przyczepy ogarnąć. Całą zimę przestała, więc trzeba wszystko powietrzyć, poczyścić, więc oglądajcie dalej. A przyczepy żeśmy i wszystko ogarnęli. Całe nasze toboły. Znaczy przyczepiamy się. Okazało się, że przez zimę gdzieś nam tutaj zaczęło przeciekać, więc muszę to wszystko od góry wejść na przyczepę, na dach, zobaczyć gdzie i to wszystko pouszczelniać. Tutaj tak samo chyba, gdzieś w tym miejscu i tutaj też widzę, że jakieś małe przecieki były. Oglądając dalej, tutaj znowu wszystko wygląda, że raczej jest w porządku, więc chyba tylko się leje przy okienkach. Zobaczymy jeszcze w szafie. Ale szafa też nic nie jest napęczona, więc powinno być ok. No to wchodzimy na dach. Tak nasza przyczepa wygląda od góry. Tu mamy jeden panel. Tutaj wziąłem, troszeczkę to już poczyściłem. Czekam aż wyschnie, za chwilę weźmiemy rozpuszczalnikiem, jeszcze oczyścimy i spróbujemy uszczelnić. A tu mam antenę. O, myślę, że jeszcze chyba trzeba będzie uszczelnić tutaj, w tym miejscu. Tutaj i pewnie na wkrętach w tym. Więc bierzemy się do roboty. Teraz bierzemy, odtłuszczamy, żeby położyć nowy silikon. Elegancko wszystko poschodziło. Więc tutaj mamy już czyściutko. To za chwilę będziemy silikonować. Tutaj zobaczycie, powierzchnia oczyszczona rozpuszczalnikiem. Prawdopodobnie lało się w tym miejscu, bo tutaj mi się woda stała normalnie. Więc trzeba to będzie uszczelnić jakoś dobrze. No to silikonujemy. Żeby silikon ładnie wyglądał, zobaczcie, płyn do mycia garów, obojętnie jaki, i teraz paluszkiem delikatnie wyrównujemy. Stara dobra metoda, macie wszystko elegancko uszczelnione. Mam nadzieję, że się podobało. No i zrobiłem, tak to wygląda, nie wiem czy dobrze, ale zasilikonowałem też wszystkie śruby, bo niektórych łebków nie było i tam też woda się dostawała, więc myślę, że później muszę nawet odkręcić. Zdjęcie tego silikonu to będzie tylko delikatne pociągnięcie i powinno odchodzić, ale i tak są troszeczkę zabezpieczone, więc chyba będzie dobrze, zobaczymy, sprawdzimy w tym sezonie. Opsa.
narzędzia mamy, więc działamy. O, tam Luna idzie. Luna! To się wikunujemy. Sebastian znalazł patent na nasze kotki do przyczepy. Jak zrobić, żeby były gęściej. Przewierciliśmy tutaj dziury. I pod skosem takie poobcinane. I teraz będziemy montować kotki. Kotki. O, i kotki już mamy dwa zamontowane. Teraz Sebastian będzie montował trzeci. I tak się zagęszcza kotki, żeby później były łaskotki. Jak Sebastian się nauczy, to zrobi też tak u siebie. Musiałem Sebastianowi pokazać, żeby sobie mógł u siebie tak zrobić. Filka i też będziemy się zbierać już też. Tak to wygląda. Dobrze? No tak, to spokojnie. Przekładamy w nowe. Pa, pa, kochani, pa. I już czy będą takie bardzo, bardzo zagęszczone. Wygląda na więc możemy patent sprzedać. I tutaj będziemy montować. Zobaczcie. Wymyśliliśmy, że będzie to w tym miejscu. I może już w końcu jakieś tam muszki, czy jakieś inne robactwo nie będzie nam wlatywać. Czekaj, trzymaj się sobie. No. Osobowi wszystko zrobię ci. Jak zwykle. Ale to muszę mu jak zwykle pomóc. Kwestia przyzwyczajenia. Dobrze, że się ma takiego fachowca jak Grzesiek z boku. Piąc tą rączkę pod ręką. Grzesiek mi wszystkie uczył. I tu jest prawda. Jedynej rzeczy, której nie wykasujesz. To i tak będzie wycięte. Tutaj akurat ja ustalam reguły. Co? Mieszane uczucie mam. Jak założysz to będzie, bo ten... Czy nie? To jest chyba pustka. O, i tak to będzie wyglądać. Teraz muchy, komary. Raczej nam tu nie będą zaglądać. Jeszcze tego jednego podpleć i tam... Oddało, trzeba będzie przyciąć to, bo są za długie. A jednak zmiana planu. Tam była sama dykta i nie trzymała w ogóle. Musieliśmy się wkręcić do sufitu. I teraz już powinno się trzymać. Zobaczymy za chwilę to. Pierwsze przycięcie Agnieszki kotków. Jak coś zepsuje, będzie na nią. Wyrównać. Czekaj, na płasko wszystkie. No, bo one się równo zawijają. Poschodziły. No. Ale gęsto wyszło faktycznie. A gdzie brakujące są te dwa? Od Julka? Z tej strony. No. Z tamtej strony. Ciachasz? Nawet... Już? Jadę? Ciężko. Pierwsze cięcie. Ojej, faktycznie. Nawet daje niżej niż tam. Ta listwa. I tak je zagęściliśmy. Jest dużo, dużo lepiej niż jak było w oryginale. Za chwilę będzie efekt końcowy. A Luncia dostanie do gryzienia resztki. I niedużo roboty, a się zrobiło. Niech wpada, nie? Tam te ciciki to pali.